dzyń, dzyń, dzyń. Dzwoni telefonik. Halo, halo. Kto to, kto to? Dzisiaj do mnie dzwoni. Babciu, to ja. Głośno płacze, narzeka na los. Lecz słuchawce, nieznajomy głos. Mówi do mnie, że jest moim wnuczkiem. Popatrz, tarapaty, znów dostał nauczkę. Pytam szybko, Adaś, wnuczku, czy to ty? Babciu, nie pamiętasz, słyszę tylko łzy. Potrzebuję, abyś pożyczyła mi 1000 złotych, a najlepiej 3. Jeśli możesz więcej, to też przyda się. Babciu droga, babciu, wiesz, że kocham cię. Ja tej forsy dzisiaj nie odbiorę sam. Zrozum droga, babciu, że problemy mam. Proszę, nie dzwoń, nim afera minie. I nie pytaj po naszej rodzinie. Nie alarmuj, bo mi będzie wstyd. Po co po rodzinie ma być znowu zgrzyt? Pomyślałam sobie, dziwny ten mój wnuk. Miałam imieniny, też zadzwonić mu. Zaraz szybko dzwonię, 986. Zapamiętaj dobrze, 986. Jeszcze raz powtórzę, 986. Nie daj się oszukać, nie daj im się zwieść.